Boże, obdarz Kościół Twój jednością i pokojem. Boże, obdarz Kościół Twój jednością i pokojem. Uradowałem się wezwaniem, pójdziemy do domu Pana. I oto stoję u bram Twoich, Jerozolem nowe, Kościele święty. Boże, obdarz Kościół Twój jednością i pokojem. Boże, obdarz Kościół Twój jednością i pokojem. Przychodzą doń pokolenia, aby wielbić imię Pana. Prosimy o pokój dla ludu Twego. Niech będą bezpieczni, którzy Cię miłują. Boże, obdarz Kościół Twój jednością i pokojem. Boże, obdarz Kościół Twój jednością i pokojem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa, dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Witam serdecznie widzów telewizji Polvision. Pozdrawiam wszystkich z Sanktuarium Świętego Jana Pawła II, Willow Springs. Zachęcam do wspólnej modlitwy. Przeżywając 24. niedzielę w ciągu roku, sam Jezus Chrystus zaprasza nas, abyśmy jako wspólnota polonijna w łączności z całym Kościołem powszechnym uroczyście święcili pamiątkę Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Dzisiaj Chrystus w liturgii słowa zapyta każdego z nas, kim jestem dla Ciebie, człowieku XXI wieku. Niech nasza wiara Chrystusa Jezusa nie wyraża się w słowach, deklaracjach, ale w dobrych czynach codziennego życia. A za to, że nie zawsze mamy odwagę przed ludźmi przyznać się do Chrystusa, przeprośmy teraz naszego Ojca Miłosiernego. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się nad nami zmiłuje Bóg Wszechmogący, odpuści grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja, Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący.
Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca. Módlmy się. Boże, Stwórco i Rządco Wszechświata, wejrzyj na nas i daj nam całym sercem służyć Tobie, abyśmy mogli doznawać skutków Twojego miłosierdzia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem, ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. Blisko jest ten, który mnie uniewinni. Kto się odważy toczyć spór ze mną? Wystąpmy razem. Kto jest moim oskarżycielem? Niech się zbliży do mnie. Oto Pan Bóg mnie wspomaga. Któż mnie potępi? Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. W krainie życia będę widział Boga. W krainie życia będę widział Boga. Miłuję Pana, albowiem usłyszał głos mego błagania, bo skłonił ku mnie swe ucho w dniu, w którym wołałem. W krainie życia będę widział Boga. Opłotły mnie więzy śmierci, dosięgły mnie pęta otłani, ogarnął mnie strach i udręka, ale wezwałem imienia Pana, Panie, ratuj moje życie. W krainie życia będę widział Boga. Pan jest łaskawy i sprawiedliwy, Bóg nasz jest miłosierny. Pan strzeże ludzi prostego serca. Byłem w niedoli, On mnie wybawił. W krainie życia będę widział Boga. Uchronił bowiem moją duszę od śmierci, oczy od łez, nogi od upadku. Będę chodził w obecności Pana, w krainie żyjących, w krainie życia będę widział Boga.
Czytanie z listu świętego Jakuba Apostoła. Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy sama wiara zdoła go zbawić? Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie im: idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta, a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała, to na co się to przyda? Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. Ale może ktoś powiedzieć: ty masz wiarę, a ja spełniam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę ze swoich uczynków. Wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz, lecz także i złe duchy wierzą i drżą. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, 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 alleluja. Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z Duchem Twoim. Słowo Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: za kogo uważają mnie ludzie? Oni mu odpowiedzieli: za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. On ich zapytał: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział mu Piotr: ty jesteś Mesjaszem. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w piśmie, że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął go na bok i zaczął go upominać, lecz on obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje, bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z powodu mnie i Ewangelii, ten nie zachowa. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Kochani siostry, bracia, drodzy widzowie, Polżwiżyn, żyjąc pośród ludzi, nierzadko staramy się dostosować nasze czyny, nasze postępowania, słowa do prawideł, jakie obowiązują w danej grupie. Będąc indywidualistami, poniekąd godzimy się na grupową odpowiedzialność i grupowe myślenie. Często tłumaczymy to zachowanie tym, że takie są czasy, taki jest świat. Czy tak powinno być? Dzisiejsze czytania
pokazują nam, jak żyć i jak zachowywać się wobec innych, jak odpowiadać na wszelkiego rodzaju ataki, oszczerstwa, niestety modne dzisiaj obmowy. Jakie zająć stanowisko? Jeśli my jako ludzie wierzący mamy świadomość, że Bóg nas wspomaga, że On jest zawsze po naszej stronie, to zachodzi, kochani, pytanie, czy warto odpowiadać na zaczepki, ataki, na nieżyczliwość i obelgi. Czy warto? Przecież to, co nas wspomaga, to, co nas prowadzi właściwą drogą, to pewne jest jasne dla nas, że jest to łaska samego Pana Boga. Ale poza tym prowadzeniem i poza wspomaganiem, ta łaska również oczekuje od nas posłuszeństwa i oczekuje od nas jednoznacznej postawy. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie dosnę. Tak więc Bóg wzmacnia nas wszystkich wobec ataków tych, dla których najważniejsze są sprawy przyziemne, rywalizacja, fałsz i obłuda. Ale równocześnie oczekuje od nas dobrego przykładu właśnie dla tych, którzy błądzą, którzy z różnych powodów po drodze swojego życia zagubili Pana Boga i tych, którzy jeszcze o Panu Bogu nie wiedzą, którzy Panu Bogu nie wierzą. Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy sama wiara zdoła go zbawić? Wiara, właśnie wiara. A jaka jest nasza wiara? Głęboka, szczera, pociągająca bliźnich ku Panu Bogu? Czy niedzielna, świąteczna, od święta do święta, taka może na pokaz, taka z przymusu w myśl powiedzenia pójdę do kościoła, bo muszę, ale wargą nie ruszę? O tym apostoł Jakub też dzisiaj mówi. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę ze swoich uczynków. Wiara nasza musi być oparta, moi drodzy, poparta dobrymi czynami w myśl przekazania miłości Pana Boga i bliźniego. W skale Ewangelii Świętej poznajemy życie Jezusa. To, w jaki sposób On traktował ludzi, którzy się z Nim spotykali, którzy się z Nim gromadzili, którzy za Nim wędrowali. W ciągu krótkich tych 3 lat dzielił On swoje życie z uczniami. Wiedział, kochani, bowiem co robi. Poznawał ich, odpowiadał na ich pytania, rozwiązywał ich wątpliwości, upominał ich, jak dzisiaj Piotra w Ewangelii Świętej i uczył ich modlitwy, by zbliżyć ich do Ojca. Chciał bowiem, by nie ulegli zgorszeniu krzyża. I ta jego bezpośredniość i bliskość, delikatność i miłość dotykała nie tylko uczniów, ale także innych, tych, którzy błądzili, jak celnika, chorych i zdrowych, wszystkich, których spotykał na drodze życia. Chciał im wszystkim dać poznać Boży sens codziennego ich życia. Wszystkie ziemskie drogi, kochani, mogą być dla nas okazją do spotkania z Chrystusem. Zwraca się On do nas przez codzienne wydarzenia naszego życia, poprzez cierpienia, poprzez radości osób, z którymi się spotykamy, przez ludzkie zainteresowania, przez problemy życia rodzinnego, poprzez pracę. Powinniśmy kochać świat, pracę, wszystkich ludzi i wszystkie ludzkie sprawy i rzeczy. Każde ludzkie życie jest, moi drodzy, niepowtarzalne. Jest bowiem owocem konkretnego powołania. Chrystus chciał, aby dzięki Jego miłości do ludzi wszyscy poznali miłość Boga do człowieka. Dlatego też trzeba nam odnajdywać Chrystusa pośród codziennych zajęć, odczuwając ich radość, przyjaźń z innymi ludźmi, zwyciężając jednocześnie własne egoistyczne zapędy, czy chęć, prawda, rywalizacji, czy odwetu na drugich ludziach. Nie.
Ale najlepszą odpowiedź na nasze dylematy, zrodzone nie tylko przez dzisiejsze Boże Słowo, ale przez codzienność naszego życia, słyszymy z ust samego Jezusa Chrystusa. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swoje życie z powodu mnie, Ewangelii, zachowa je. Kochani, nic dodać, nic ująć, chyba tylko wypowiedzieć za tymi słowami prośbę. Boże, wesprzyj słabość wiary mojej. Ucz mnie codziennie kochać bliźniego jak siebie samego. Dzisiaj, kochani, również pod datą 15 września Kościół wspomina Matkę Bożą Bolesną, której duszę i serce przeszył miecz boleści, gdy patrzyła na cierpienie, mękę i śmierć swojego Syna, który przecież przyniósł światu miłość, pokój i błogosławieństwo. Matko Boża Bolesna, przez Twoje wstawiennictwo prosimy dzisiaj o umocnienie naszej wiary, tak byśmy i my w dzisiejszym świecie stali się godnymi świadkami Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, spoistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie chwale, sądzi żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów, i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Zjednoczeni z całym Kościołem powszechnym, módlmy się w intencjach świata i własnych. Za Kościół Święty, aby wokół Jezusa i Jego krzyża gromadził wszystkich ludzi oddalonych od Niego. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Za papieża Franciszka, kardynała Błażeja i wszystkich pasterzy Kościoła, aby gorliwie strzegli depozytu wiary opartego na Bożych przykazaniach i Ewangelii Świętej. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Za katechetów, przeżywających dziś niedzielę katechetyczną, aby wsparci darami Ducha Świętego w przekazywaniu młodemu pokoleniu wiedzy religijnej, byli echem przemawiającego Boga. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Za tych, którzy utracili łaskę wiary, za żyjących w niezgodzie z bliźnimi, aby wsparci naszym dobrym przykładem
mogli na nowo odkryć piękno przykazania miłości Boga i bliźniego i powrócić do wspólnoty wierzących. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Za chorych i cierpiących, aby wsparci naszą modlitwą i pomocą szli za Panem, dźwigając krzyż swoich codziennych doświadczeń. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Za zmarłych z naszych rodzin, za poległych w obronie ojczyzny i pokoju, za dusze w czyśćcu cierpiące, aby dostąpili łaski miłosierdzia od naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Za archidiecezję chicagowską, za Polonię rozsianą po całym świecie, za widzów telewizji Polvision i za nas samych, abyśmy swoją przynależność do Chrystusa potwierdzali świadectwem codziennego życia według Ewangelii. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Boże miłosierny, tylko Ty możesz zaspokoić pragnienia modlących się do Ciebie. Wejrzyj na nas i daj nam to, o co Cię z ufnością dzisiaj prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Bóg kiedyś stał się jednym z nas, by nas przemienić w siebie. Przyjdź, Jezu mój, zostań wśród nas na zawsze już. Przyjdź, Jezu mój, zostań wśród nas. Czyże Pan Bóg kocha nas, wszyscy zaś braćmi jesteśmy. Przyjdź, Jezu mój, zostań wśród nas na zawsze już. Przyjdź, Jezu mój, zostań wśród nas na zawsze. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwały swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Miłosierny Boże, daj się przejednać naszymi modlitwami i przyjmij łaskawie ofiarę Twojego ludu. Niech to, co każdy złożył na Twoją chwałę, posłuży wszystkim do zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Górę serca. Znosimy Jego Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący, miłosierny Boże. Poznaliśmy Twoją niezmierzoną chwałę, gdy nam zesłałeś swojego Syna, aby stał się człowiekiem i wybawił nas od zguby wiecznej. W ten sposób nasze śmiertelne człowieczeństwo stało się narzędziem zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują Twojej obecności. Prosimy, aby nasze głosy przyłączyły się do nich razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej.
Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Chrystus zmartwychwstał ze swoim apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Sprawa, by lud wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Błażejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Janem Pawłem II, świętą Faustyną, błogosławionym kardynałem Wyszyńskim i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia
naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swym apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój nam wszystkim. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, niech działanie niebieskiego daru przeniknie nasze dusze i ciała, aby stale kierowała nami łaska, nie nasze upodobania, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Panie, jeszcze raz serdecznie wszystkich pozdrawiam, dziękując za wspólną modlitwę. Zapraszam do Sanktuarium Świętego Jana Pawła II, do Euro Springs, gdzie w każdy czwartek o godzinie 7 wieczorem sprawujemy mszę świętą i modlitwy przez stanictwo naszego miłego wielkiego rodaka w intencjach i Kościoła, i Polonii, i naszych rodzin. Także zbliża się również szybkimi krokami doroczna uroczystość Świętego Jana Pawła II, którą celebrujemy
każdego roku, 2 października. Już dzisiaj serdecznie Was zapraszamy. A także na stronie internetowej Cystersi w Chicago można też znaleźć bogate informacje o naszej misji. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo, niech nas prowadzi w naszą codzienność, niech Boża łaska, Boża opieka nam nieustannie towarzyszy w codziennym pracy, życiu, a także w relacjach międzyludzkich, by były dobre. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. A na koniec, kochani, boskiej opatrzności przez przyczynę Matki Bożej, która króluje też tej świątyni w Przyrzeckim Wizerunku, zawierzmy chicagowską diecezję, naszą ojczyznę Polskę i wszystkie intencje Polonii Chicagowskiej, wszystkie intencje również widzów telewizji Polvision, wołając pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Świętym Archanioł, niech strzeże wspólnoty Kościoła, niech strzeże naszej ojczyzny, nas Polaków, po całym świecie rozsianych, również swoją opieką wołajmy. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzką złego ducha, bądź naszą obroną, niech go Bóg pogromić raczy. Pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu zastępów anielskich, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Matko Boża Bolesna, Królowo Polski, Królowo Opiekunko naszych rodzin, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Wszyscy święci patronowie naszej ojczyzny, módlcie się za nami. Chwalcie Pana wszyscy, wy z niebieskich gór, wojska niezliczone, wy anielski chór. Słońce, księżyc, gwiazdy świecą dzień i noc. Chwalcie Pana swego, chwalcie Jego moc. Słońce, księżyc, gwiazdy świecą dzień i noc. Chwalcie Pana swego, chwalcie Jego moc. Wy najwyższe nieba i wy zdroje wód, co wisicie w górze, chwalcie Pański cud. Ledwie Pan Bóg wyrzekł jedno słowo swe, a stanęło wszystko na rozkazy Twe. Ledwie Pan Bóg wyrzekł jedno słowo swe, a stanęło wszystko na rozkazy Twe.